już jutro i pojutrze wielkie święto miłośników lotnictwa i pilotów oczywiście, międzynarodowe pokazy Airshow Radom. Przygotowania trwają, treningi trwają, przylatują ostatnie samoloty. Wystawa statyczna dopina się na ostatni guzik, można już pooglądać sobie, co tutaj się znajduje na ziemi. Między innymi koreański FA-50, który niedługo zasili szeregi polskiej armii. FA-50 Fighting Eagle to południowo-koreański lekki dwuosobowy samolot bojowy wyposażony w zaawansowane systemy zobrazowania i sterowania, a także nowoczesną awionikę i radar kierowania ogniem. Prędkość maksymalna wynosi 1,5 macha, zasięg operacyjny 1800 km, a jego pułap maksymalny 14,6 km. Masa własna samolotu to niecałe 6,5 tony. Ta współpraca ze stroną koreańską naprawdę jest bardzo dobra. Już 4 płatowce są w Polsce, kolejne już wkrótce dotrą. Do końca roku ma być 12 maszyn w biało-czerwoną szachownicę, już służyć w Wojsku Polskim. Tegoroczne pokazy to premiera FA-50 na polskim niebie, bo zobaczymy go podczas pokazów. Będzie też okazja obejrzeć go z bliska na wystawie statycznej. Chciałbym jeszcze raz podziękować polskiemu rządowi i polskiemu Ministerstwu Obrony Narodowej, że wybrali FA-50 jako środek obrony demokratycznych wolności i walki powietrznej. Umowy na pozyskanie od strony koreańskiej lekkich samolotów bojowych zostały podpisane 16 września. W sumie około 150 maszyn będzie można zobaczyć w powietrzu i na płycie lotniska podczas międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow Radom. Pierwsze pokazy rozpoczną się w sobotę już o godzinie 9.45. Bramy lotniska zostaną otwarte o godzinie 9.00. Oficjalna ceremonia otwarcia zaplanowana jest na 10.50.